Kilkudziesięciu mieszkańców stawiło się na wrzesińskim rynku na spotkanie z Andrzejem Dudą. Nie zniechęciło ich nawet godzinne opóźnienie kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, który zasiedział się w Słupcy. Sądzicie, że Andrzej Duda wygra wybory, tak? To wygra w pierwszej turze, czy będą dwie tury raczej? Na pewno obywatele powinni zrobić wszystko, żeby wygrał, a czy w pierwszej, czy w drugiej turze, to nie ma znaczenia. Po prostu ma wszystkie cechy polityka, który mógłby zrobić zmianę w Polsce, która jest niezbędnie konieczna. Dlaczego dla wszystkich Polaków. Dlaczego ta zmiana jest konieczna? No bo źle się dzieje w państwie polskim, krótko mówiąc. Przed spotkaniem rozdawano okolicznościowe gazetki oraz zbierano podpisy na liście poparcia kandydata. Znaczy wielu mieszkańców Wrześni składa podpisy pod listą poparcia na kandydata prezydenta? No chyba tak. Do przed chwilą musieliśmy dwie krzesła postawić, żeby siedzieli i podpisywali, bo na kolana stojali i podpisywali, no to tak nie może. O przyjazd Andrzeja Dudy zabiegali lokalni działacze PiSu, którzy w ten sposób chcieli zainaugurować kampanię prezydencką we wrześniu. Jak będzie wyglądała kampania prezydencka tutaj na naszym terenie kandydata PiSu? Będziemy wspomagać tą kampanię. Oczywiście będzie profesjonalnie robiona przez sztab pana Dudy i my się do tego po prostu dołączymy. Zobaczymy. Nie, w tej chwili prawdopodobnie no, dopiero ruszyła ta kampania. Dostaniemy wytyczne, dostaniemy prawdopodobnie jakieś tam, no już dzisiaj mamy tutaj gazetki, które też są rozdawane. Włączymy się na pewno aktywnie w to, co się będzie działo. Na rynku stawili się nie tylko tak zwani zwykli mieszkańcy, ale także osoby z regionalnej sceny politycznej. Radny Sejmiku Województwa przyjechał do Wrześni wesprzeć kampanię wyborczą pana prezydenta, pana kandydata Andrzeja Dudy. Dla was najpewniej byłoby najlepiej przyszłego prezydenta. Przyjechałem dlatego, że uważam, że Andrzej Duda jest dobrym kandydatem na prezydenta. Znam go osobiście, pracowaliśmy w kancelarii pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. On nadzorował biuro, w którym byłem ekspertem, Biuro Prawa i Ustroju. Także byliśmy w kontakcie w tych trudnych dniach katastrofy smoleńskiej. Uważam, że jest kilka powodów, dla których warto wesprzeć Andrzeja Dudę. Pierwsza rzecz, jest osobą zupełnie inaczej wykształconą i osobą, no, człowiekiem nowej generacji. Doktorem nauk prawnych, administratywistą, osobą z doświadczeniem w praktyce zawodowej, nie jest tylko politykiem. Po drugie, sprawdził się w tych trudnych momentach, wykazuje się dużą energią. Jest duża szansa, że jeśli zostanie prezydentem, nie będzie spoczywał na laurach i cieszył się, rozkoszował się prezydenturą, ale będzie to prezydentura aktywna. I trzecia rzecz, myślę, że to mógłby być prezydent, podobnie zresztą jak taka była też ambicja Lecha Kaczyńskiego, zwykłych ludzi, osoba wrażliwa na krzywdę ludzką i chętna do pomocy słabszym. Gdy Dudobus wreszcie dotarł na rynek, od razu został otoczony przez sympatyków kandydata. Powitanie było serdeczne. Andrzej Duda swobodnie poruszał się w tłumie i nie unikał bliskich kontaktów. W swoim przemówieniu poruszył wiele różnych kwestii. Proszę Państwa, ja głęboko wierzę w to, że damy radę, bo dzisiaj mamy w całej Polsce w zasadzie ten problem, który jest w moim przekonaniu najbardziej dotkliwy dla naszej przyszłości, dla przyszłości naszego kraju, wyjeżdżających za granicę młodych ludzi. To jest coś, co zagraża katastrofą Polsce w przyszłych dziesięcioleciach, bo jeżeli braknie nam tego młodego pokolenia, no to będziemy mieli po prostu dziurę i nie będziemy mieli kolejnych pokoleń. To jest największe zadanie dla rządzących na najbliższe lata i ja jestem przekonany, że podjęcie tego zadania jest sprawą w tej chwili absolutnie podstawową. I ja się tego zadania podejmuję. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że prezydent Rzeczypospolitej nie da rady sam odbudować całego systemu gospodarczego, sam odtworzyć polskiej gospodarki, ale może w tym zakresie spełnić bardzo istotną rolę, dlatego że ma mandat, który jest mandatem danym mu przez całe społeczeństwo. Nie ma drugiego takiego mandatu do sprawowania władzy w Polsce jak mandat prezydenta Rzeczypospolitej, bo na prezydenta Rzeczypospolitej można zagłosować wszędzie, nawet w najmniejszej komisji wyborczej. Każdy Polak, który chce wziąć udział w wyborach i ma czynne prawo,
prawo wyborcze, może zagłosować na prezydenta Rzeczypospolitej. I dlatego ten mandat jest tak niezwykle specyficzny. On ma w związku z tym, jak gdyby w sobie, po pierwsze wielki autorytet, a po drugie dużą siłę. A poza tym, proszę Państwa, abstrahując już nawet od siły tego mandatu, nie jest prawdą, że prezydent to jest tylko ktoś, kto jest strażnikiem żyrandola, w domyśle nic nie może. To nie jest prawda. Prezydent Rzeczypospolitej ma konkretne kompetencje zapisane w polskiej konstytucji. To jest przede wszystkim prawo inicjatywy ustawodawczej. To jest także prawo do zablokowania tych ustaw, które są niekorzystne dla polskiego społeczeństwa, czy są niekorzystne dla polskiego państwa. I w ogóle, proszę Państwa, z racji tego mandatu, służenie społeczeństwu powinno być podstawowym obowiązkiem prezydenta Rzeczypospolitej. Powinien być przede wszystkim wyczulony na sprawy społeczne i powinien być otwarty na sprawy społeczne. Kiedy są wielkie grupy społeczne, które przyjeżdżają do Warszawy, czy to z jakimiś pretensjami, czy to z propozycjami, prezydent powinien być dla nich otwarty, powinien ich przyjąć. Nie powinien się bać ludzi, nawet jeżeli ludzie są niezadowoleni z tego, jaka polityka jest prowadzona. Ja uważam, że to jest jeden z podstawowych obowiązków prezydenta. Kreowanie dialogu, przynajmniej staranie się rozwiązywania istotnych konfliktów, które zaburzają możliwości rozwojowe naszego państwa. I to jest wielkie zadanie prezydenta na tej niwie społecznej. Powtarzam jeszcze raz. Chronienie społeczeństwa przed niekorzystnymi zmianami i próby dokonywania takich zmian, które będą poprawiały sytuację w Polsce. Jeżeli chodzi o to chronienie, ja uważam, że prezydent nigdy nie powinien był podpisać ustawy podnoszącej wszystkim Polakom wiek emerytalny. To było pójście po najmniejszej linii oporu. Byli ludzie, którzy przeciwko temu protestowali. Było 2,5 miliona podpisów złożonych pod wnioskiem o referendum, a prezydent podpisał. Podobnie jak nie powinien był się godzić na ustawy podnoszące podatek VAT. Z bardzo prostej przyczyny. Uderzyło to po kieszeni wszystkich, ale najbardziej tych, którym się najgorzej dzieje. Tym, którzy mają najmniej pieniędzy. Po prostu to najbiedniejsi najbardziej przez to ucierpieli, bo 5 zł, 10 zł dla bogatego nie ma większego znaczenia, ale te przysłowiowe 5 zł dla kogoś, kto ma kilkaset złotych na miesiąc, to jest katastrofa i bardzo często nie jest w stanie w ogóle dopiąć swojego budżetu domowego. Więc to są te zmiany, przeciwko którym prezydent powinien był się opowiadać. To są te zmiany, których trzeba było bronić. I ja taką prezydenturę obrony ważnych spraw społecznych, tych istotnych, przede wszystkim tych bytowych, które dzisiaj dla wielu Polaków są tak trudne, ja ją Państwu deklaruję. Było widać, że prezydencka kampania Andrzeja Dudy jest dobrze przygotowana. Kandydat cieszy się sporym zainteresowaniem ludzi i mediów. W trasie towarzyszy mu ekipa Telewizji Republika i prawicowi dziennikarze. Czyżby na naszych oczach wyrastał najgroźniejszy rywal Bronisława Komorowskiego?